Nagram wstęp, co prawda jestem po obiedzie, ale nagram wstęp. Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Was na trzeci dzień karniwora. Tutaj znowu Was nie zaskoczę, 4 jaja na śniadanie, jest to najprostsze śniadanie, najszybsze, no i najbardziej takie wartościowe i wiecie, no raz, dwa, no i gotowe, zjedzone. A teraz zobaczcie, co miałam dobrego, to połączenie jest naprawdę genialne. Tutaj taka mała szpileczka jeszcze się pojawiła, więc wyjaśnię, to nie jest tak, że ja jestem blondynką i nie wiem tego, że sól ani pieprz nie jest od zwierzęca, a jednak dodaję, tak, dodaję te dwie przyprawy, sama też Wam podkreśliłam, że tylko to i nic więcej. Niestety inaczej nie zjem mięsa, to jest nie do przełknięcia, nie wyobrażam sobie, żeby jeść po prostu samo mięso na maśle. No sorry, ale nie, więc dodaję sól i pieprz, tak. Czas na obiad, mamy tutaj serca, mamy tutaj ser cheddar. Podobno jest to opcjonalne, niektórzy jakby włączają to do swojej diety karniwora, niektórzy nie. Ja sobie dzisiaj pozwoliłam na ser cheddar, jeden plasterek, bo w sumie nie jadłam przez 2 dni, więc stwierdziłam, urozmaicę sobie to. A później mam wątróbkę z dorsza w sosie własnym, bez żadnych innych dodatków. Pycha. No, więc tyle. Jemy. A, jemy, to muszę pokazać Wam, jak jem. Serduszka zjedzone i czas teraz na wątróbkę z dorsza, żeby nie było, troszkę rybki nie zaszkodzi. Badzisiu, ty też chcesz rybkę, ja wiem. Sobie zjem nad tym talerzykiem. Może włożę to do środka, o, tutaj będę jadła, żeby się nie rozwaliło. Pycha. Naprawdę jedna z lepszych rzeczy to ta właśnie wątróbka z dorsza. Przepyszna jest, uwielbiam. Ja akurat na co dzień jem w sosie pomidorowym. Teraz, że jest karniwor, to niestety nie można, więc w sosie własnym, ale też jest bardzo, bardzo dobra. Koniec. I na dzisiaj koniec. Powiem Wam szczerze, że łatwiej mi jest teraz trzymać okno żywieniowe i te dwa posiłki w zupełności mi wystarczają. Teraz woda i w sumie to by było na tyle. Powiem Wam szczerze, nawet nie myślę o jedzeniu, bo jak sobie pomyślę o tym, że tylko jem białko i tłuszcze, to w sumie to nie jest jakieś takie zachęcające, więc póki co będę po prostu jadła dwa posiłki, będę miała większe okno żywieniowe, no i w sumie jakoś tak sobie żyję, powiem Wam szczerze. No nie jest źle, szczególnie, że właśnie mamy urozmaicenie, w sensie możemy sobie sami je tworzyć, tak jak teraz zjadłam rybkę, zjadłam sertuszka. Pojawiły się też komentarze dotyczące tej diety i zaparć. Piszecie mi, że mało tłuszczu jem, że powinnam zwiększyć, żeby nie mieć zaparć i tak dalej. Ja, kochani, nie mam na szczęście tego problemu. Wy też nie widzicie tak na dobrą sprawę, ile jem tego tłuszczu, czy polewam, nie wiem, steki, czy nie polewam. Nie widzicie tego. Ja też celowo nie pokazuję, ani nie liczę kalorii, nie wiem, ile tego wszystkiego na dobrą sprawę jem. Jem tyle, żeby być po prostu, nie być po prostu głodnym. Na tej zasadzie u mnie to działa, także jak coś, to się nie martwcie, nie mam żadnych problemów, jeśli chodzi o te sprawy. Wszystko jest w porządku, ale to dopiero trzeci dzień, więc też ciężko mi powiedzieć, co będzie za jakiś czas, bo może faktycznie powinnam troszkę zwiększyć, zobaczymy. Nie mówię tutaj nie mówię tutaj tak. Zobaczymy, co będzie w następnych dniach. Tyle ode mnie dzisiaj. No i co? Do jutra. Pa!